W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja dzieciom czas umilały animatorki, prowadząc konkursy, śpiewanie i wspólną zabawę. Największą atrakcją były jednak odwiedziny Mikołaja, który wręczył dzieciom prezenty. Oczekiwana cały rok wizyta świętego Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła najmłodszym mieszkańcom wiele radości. Zbliżają się święta, grudzień, pada śnieg za oknem, a my w Centrum Kultury Gminy Kutno, w naszym pięknym miejscu w Leszczynku, gościmy Mikołaja, gościmy naszych mieszkańców, gości z dziećmi i pani dyrektor przygotowała bardzo wspaniały program, o który proszę, żeby opowiedziała. Cieszymy się, że mieszkańcy tak licznie odwiedzili naszą instytucję i zespół dworsko-parkowy tętnił świątecznym życiem. Rozpoczęliśmy od świątecznych animacji. Do współpracy zaprosiliśmy koła gospodyń wiejskich. Towarzyszyły nam panie ze Szczegocina, z Wysokiej Wielkiej, z Nowej Wsi oraz z Wierzbia. Przez cały tydzień pieczołowicie przygotowywały świąteczne pierniki, które właśnie dzisiaj mogliśmy wspólnie z dziećmi dekorować. Tak, to było coś pięknego i wielkie gratulacje dla twórczości, kreatywności naszych pań. Dziękujemy im za tą obecność, bo dzięki temu właśnie zrobiliśmy ogromną przyjemność naszym gościom. Tak, uśmiechom nie było końca, radości również, ale także też tanecznym i rekreacyjnym. O, to prawda. Działaniom i ruchom właściwie można tak powiedzieć, bo towarzyszyły nam świąteczne elfy, był szczudlarz, dzieci mogły wykonać różne konkurencje takie sprawnościowe, a także tworzyliśmy warsztaty z opłatka. To prawda. I pisany był list do Mikołaja. Dokładnie, tak. List do Mikołaja, także twórczość pisana, malowana, kreatywność dzieci też, przeciekawa. Dzieci w jakim wieku byłyśmy? Różnym, bardzo rozpiętość, od maleństwa, tak? Tak, były nawet dzieci w wózeczkach, więc tak. Takie jeszcze śpiące praktycznie, ale już chodzące 2-3-latki, po praktycznie taką młodzież. Po takich nastolatków, tak, również nastolatków. I gdy przyszedł czas na zabawy i tańce, to trzeba przyznać, że wszyscy czynnie brali w tym udział. Dokładnie tak. Zwieńczeniem i kulminacyjnym punktem programu była wizyta, myślę, że spodziewanego, bo każdy przychodząc tutaj oczekiwał na spotkanie ze świętym Mikołajem. Który przyjechał z workiem prezentów, które dzieci z przyjemnością odebrały z rąk Mikołaja. Tak. I wszystko odbywało się w takiej świątecznej, magicznej aurze na sali widowiskowej, gdzie towarzyszyła nam piękna choinka, kominek, świece. Świątecznego czasu po prostu. Także było pięknie, bardzo dużo. Pięknie, bajkowo w naszym miejscu. I takich wydarzeń będziemy organizować Państwu jeszcze więcej. Popołudniowe spotkanie okazało się ogromną przyjemnością i świetnym sposobem do spędzenia czasu w rodzinnej i świątecznej atmosferze. Ho, ho, ho! Witajcie, kochani! Witam Was serdecznie z Gminnego Centrum Kultury w Leszczynku. Bardzo serdecznie na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie. Dzisiaj 5 grudnia, jutro Mikołajki. I z tej właśnie okazji życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, ciepła i spokoju w przygotowaniach do nadchodzących świąt. Trzymajcie się! Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą i śpiewami. Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku zaprasza na kolejne wydarzenia. Dzisiaj jest niedziela, 5 grudnia, natomiast jutro jest Dzień Świętego Mikołaja. I tych prezentów mam nadzieję, że nasi najmłodsi, nasi milusieńscy będą otrzymywać więcej. Życzymy obfitości tych prezentów, radości i uśmiechu. A w programie Centrum jeszcze kilka ważnych wydarzeń. Tak, 11 grudnia zapraszamy najmłodszych dzieci w wieku od 6 do 10 lat na warsztaty pod nazwą Dekorujemy Wianki. Będziecie mogli przygotować sobie ozdoby do Waszych mieszkań świąteczne. Warsztaty będą darmowe, zaczną się o godzinie 11, a trochę starszych zapraszamy na świąteczne szycie, które także 11 grudnia o godzinie 15 będzie można przygotować świąteczne ozdoby. A już 12 zapraszamy na warsztaty tworzenia aromatycznych świec. Spotkamy się w Centrum Kultury Gminy Kutno, następnie zdegustujemy świąteczną herbatę, po której zaprosimy Państwa na koncert zespołu Powidoki. Serdecznie zapraszamy!